Ekscelencji. To był wspaniały chłopak. Idź i wypij jego zdrowie, padre. Najlepiej parę razy. Amen. Tak zrobię. Vi, dobrze, że jesteś. Za chwilę zaczynamy. Zajmij miejsce, proszę. Cześć. Dziękuję wszystkim, że przyszliście. Nie będę wam mówić, jakim człowiekiem był mój syn, ani płakać, jak bardzo nam go brakuje. Zamiast tego opowiem wam pewną historię. Miał wtedy może 19 lat. Należał do Valentinos. To były czasy ich wojny z Maelstromem. Zadzwonili ze szpitala. Powiedzieli, że postrzelono go 3 razy obok serca. Kiedy przyjechałam do szpitala, był przytomny. Wystawało z niego tyle rurek, że wyglądał jak pieprzona ośmiornica. Powiedział mi: nie martw się, mamo. Zobacz, jestem kuloodporny. Nigdy mi się nic nie stanie. A kiedy wychodziłam, zdjął z palca sygnet Valentinos. Powiedział, że nie będzie go więcej potrzebował. Nie bał się. Po prostu nie chciał, żebym się martwiła. Descansa en paz, mi hijo. W klubie bokserskim Night City Devils mieliśmy takie powiedzenie: prawdziwych przyjaciół poznajesz po tym, jak spuszczają ci łomot. To prawda. Od nikogo w życiu nie zebrałem takiego wpierdolu, jak od Jacka Wellsa. Dwunastu rund, przyjacielu. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Ktoś jeszcze? Często wracam do tego, jak się poznaliśmy. Wydaje mi się, że to było 100 lat temu. W innym miejscu, w innym czasie. Uratował mi wtedy życie. A potem, lata później, już w Night City, uratował mnie znowu, kiedy wydawało mi się, że straciłam wszystko. Wtedy odzyskałam wolność, ale bez niego by się nie udało. Jackie Wells. Najlepszy przyjaciel. Lojalny ponad wszystko. Kiedy coś postanowił, był gotów oddać za to życie. Powiedział mi kiedyś: Chica, to jedno, czego nam nie wolno. Bać się drugiego człowieka. Był gotów oddać życie za swoich bliskich, bez wahania. Ale najważniejsze było co innego. Jackie nie bał się żyć. Miał nerwy na wierzchu i kiedy coś postanowił, po prostu to robił. Wierzył, że jest kuloodporny i że będzie jedną z legend Afterlife. Dopiął swego. Nasrał do butów bardzo potężnym ludziom. Założę się, że jeżeli na nas patrzy, to dalej pokazuje im wszystkim środkowy palec. Jak się nad tym zastanowić, to właściwie wszyscy najlepsi są weseli.
Znacznie lepiej jest być wesołym, a poza tym to o czymś świadczy. To jest coś w rodzaju osiągnięcia nieśmiertelności za życia. Spoczywaj w pokoju. Czas na toast. Za mojego syna. Dziękuję ci za te słowa. Dziękuję, że jesteś. Urządziliśmy mu piękną ofrendę. Przyszło dużo ludzi. Nawet ta dziewczyna, z którą Jackie się spotykał. Hej, wszystko w porządku? Tak. Chyba mentalnie ciągle jestem w jego garażu. Daj mi chwilę. Campo załamany. Ty, pijesz z nami? Za Wellsa. Chyba się nie znamy. Gustavo Horta. Wi. Słyszałem o tobie. Przyjmij wyrazy współczucia. Ode mnie, Campo i od Valentinos. Dziękuję. Jak poznałeś Jackiego? Zaczynaliśmy razem. W gangu? Nie, kurwa, w klubie dobrej książki. Zawsze dobrze go wspominałem. Niech spoczywa w pokoju. Dobra. Za Wellsa. Niech spoczywa w pokoju. Mnie już dziś wystarczy. Widzisz? Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Daj mi spokój. Zbieramy się. Będzie mi go brakować. Już brakuje. Mnie też, Chica. Mnie też. Wypij jego zdrowie. Jest teraz w lepszym miejscu. Za Jackiego. Za dumnego syna Heywood. Lecę. Dzięki, Wiktor. Do zobaczenia. Polać ci? Za Jackiego. Dziwnie tak. Bez Jackiego. Cały czas mam wrażenie, że odwrócę się i on będzie przy barze. Na swoim miejscu, tam gdzie zawsze siadał. Olej. Za Jackiego. Amen, siostro. Polej jeszcze jednego. Ile tylko chcesz. Żegnasz jednego ze swoich, Padre? Żegnam dobrego człowieka. Jak sprawy na ulicy? Nie rozmawiam tu o interesach. Okaż trochę szacunku. Dobrze się znaliście? Ty i Jackie? Pamiętam, jak matka go urodziła. I jak odszedł jego ojciec. A potem jak przyjął do swojego domu ciebie. Znałem go całkiem dobrze, Vi. I co, Padre? Myślisz, że Jackie patrzy na nas teraz z góry? Wierzę, że spotkał się z Bogiem. I tyle?
Nie wiem, czy Bóg wyszedł z tego spotkania zadowolony, ale Jackie na pewno. Na mnie czas. Z Bogiem. Ona ma na imię Misty. Co? Misty. Była dla niego bardzo ważna, rozumiesz? Idź do niej i zaproś ją na obiad. Zasługuje na to. Wiesz co? Dobra z ciebie, dziewczyna. Myślę, że Jackie by się cieszył, gdybym ci to dała. Jesteś pewna? Jackie by mnie chyba zabił, jakbym go porysowała. To nie porysuj. Dziękuję. Będę dbać o ten motocykl. Do zobaczenia. W tym towarze mam wyostrzone zmysły, dziwko! Thank you.
Ratatatatata! Zajebiście! Jestem ręką Boga! No seas víctima de la moda. Por tu seguridad, ven por un chaleco de Aramida. Że jesteś blisko. Co jest? Co?
Dawaj! Nie przeciągajmy tego! Skolili mnie do takich rzeczy! Jedziemy. Do wszystkich
zaangażowanych jednostek. W sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru. Lecimy od początku. Kim jesteś? Jestem Brendan. Przyjacielski automat z napojami. Może kawki? Ostrzegam, może być smacznie. Czyli tym razem zadziałało. Prawie dwa razy tyle jednostek, co zwykle. Czyli wyszedłeś na zero. To było kurwa retro. O kurwy! Zaraz.